dzieci bawiły się w wodzie w tym pontonie i miały dwie łopatki, tak? I sobie chlapali wodę. Pies zobaczył te łopatki, myślał, że to patyk. I do nich podbiegł. Pani wołała, zamiast podbiec wołała, pies jej nie reagował. Ja zdążyłam dobiec, córka go zasłoniła. Ma zgryz. Będzie miał kwiata, znaczy przedziurawił, ale prawdopodobnie nie... Na noce. Tak. No to policja dlatego, że pani nie umie się zachować, tak by dogadała się normalnie, pokazała szczepienie, nie byłoby rozmowy, a pani myśli, że jest, nie wiem, gdzie. Ale po całym zdarzeniu poszła, zamiast chciała iść. Aha, uciekła, aha. Zatrzymali ją ludzie. Jak zwykle wina jest nie psa, tylko jest wina dorosłego, który idzie z psem i nie potrafi, nie wie o tym, że jest na plaży, gdzie nie wolno puszczać, tak, ani psa, a jeżeli już, to powinien mieć kaganiec.